pobiłem rekord świata, będę się targował o darmowe wejście. Hola, ¿cómo estás? Bien. A la cascada. A cascada, a ver la cascada, bañarme en la laguna y ir a la cascada. Muy bonito. No sé, es un poco lejos. Voy a caminar aquí hasta San Ramón y luego tengo que subir arriba. ¿Tú fuiste a la cascada una vez o no? No. Te voy a mostrar fotos más tarde, ¿ok? Cuando regreso. En la tarde. ¿Vas a venir todo mojado? Seguro. Y voy a meterme en el agua. Bueno. Nie widzicie, taka sytuacja. Nie da się nawet nagrać porządnie wideo, bo wszyscy mi przeszkadzają cały czas. Naprawdę taka jest, że mi przeszkadzają. Dobra, czołem, kluski z rysołem. Zapraszam po raz kolejny. Zauważyłem, że na świecie istnieje taki trend. No to akurat słowo trend mi się nie podoba. Taka tendencja, że ludzie umieszczają w internecie rzeczy, które są niezbędne do wykonania pewnych czynności. I rzeczy, jakie zabierają ze sobą w jakieś miejsca. Co pakują ze sobą na jakieś wyprawy. 5 rzeczy, które potrzebujesz, aby obrać ziemniaka. Nieważne. Jest taki trend. Kto nie zauważył, ten żyje pod kamieniem. Więc ja dzisiaj postanowiłem, pokażę dokładnie, jakie rzeczy są niezbędne, aby wejść na wulkan. Aby zobaczyć wodospad. Jest to bardzo, bardzo bardzo istotne. Bez tych rzeczy w ogóle pod wodospad się tutaj nie da wejść. Uwaga, zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest butelka z wodą. Bardzo istotne. Nawodnienie jest podstawowym elementem każdej wyprawy. Następnym elementem bardzo istotnym jest grzebień. Ponieważ jak wchodzimy na wodospad, chcemy się zaprezentować wodospadowi z jak najlepszej strony. To nie jest tak, że przyjdę tam rozczochrany, nie? Muszę wyglądać jakoś jak człowiek, nie? Mała szklana kulka. Bardzo istotne. Jak będę już siedział i się już poglądam sobie ten wodospad i on mi się znudzi, no to mogę sobie porzucać kulką i sobie pograć jakąś gierkę, sobie zrobić dziurkę i tam sobie celować na przykład i sobie na przykład zbierać punkty. Nie? Bardzo istotna kolejna rzecz to jest moneta. Jest to plastikowa moneta symbolizująca peso. Jest to fałszywa moneta oczywiście, ona jest zrobiona z plastiku. Jakby mnie ktoś na przykład napadł, to ja im dam to i oni pomyślą, o tak, dobra, dałeś nam kasę, możesz iść swobodnie. To jest taki element przekupstwa. Następnym elementem, który biorę, to jest obcinarka do paznokci. Bardzo ważny element, to jest produkt chiński, tu pisze China, C-H-I-N-A, China. Bardzo dobry produkt. I też czasami mam takie momenty, że sobie idę na przykład pod górę i jest taki jakiś piękny kamień w cieniu i mam ochotę sobie obciąć paznokcie. No i jak mi znajdzie taka ochota, no to jestem przygotowany. Następnym elementem, który jest dosyć istotny, ponieważ w tutejszych górach i w dżungli można się zgubić. I czasami jak się człowiek zgubi i ma jakieś takie, jak to się nazywa, posiada umiejętności przeżycia, tak zwanego survivalu, może ten czas gdyby wydłużyć, więc jeżeli na przykład okazałoby się, że zostanę tam na dłuższy okres czasu w górach i nie będę mógł wrócić na przykład przez kilka miesięcy i zostanę tam na przykład do Wielkanocy, no to biorę sobie od razu ze sobą liście cebuli i będę mógł sobie na przykład jajka ufarbować i spokojnie świętować Wielkanoc. Sobie zrobię jajka skrobane, czy to się nazywa. Kolejna rzecz, jaka jest istotna, to jest stare gniazdo os, bo też nigdy nie wiadomo. Jak cię napadną osy, to wtedy ja ubieram moją pelerynkę, wyciągam to i udaję tak samo, że jestem osą i one mnie nie gryzą. Także to jest taki element jak gdyby bezpieczeństwa. Bardzo polecam mieć ze sobą zawsze jak gdyby małe gniazdo os. Bierzemy zapas mydła, zmiękczak, skórę. Także jakby na przykład na mnie się zrobiła twarda skóra na przykład na piętach podczas wejścia na górę, no to mogę sobie użyć mydła, ciach i już mam miękką skórę i mogę kontynuować wejście. Zawsze lepiej mieć miękką skórę niż twardą skórę, nie? No to zależy. Tak samo mam ze sobą świeczkę i ze świeczką połączony jest kocyk. Jakby na przykład zapadł zmrok, no to wtedy mam kocyk i mam świeczkę i sobie mogę zrobić czy kolację przy świecach, czy sobie po prostu zapalam sobie świeczkę i sobie siedzę i czytam książkę, prawda? Biorę także jedną płetwę. Dwie płetwy to jest za dużo, to jest przesada. To już jest ciężkie, to już niewygodnie się z tym idzie, ale jedną płetwę zawsze warto mieć. Z wodospadem nigdy nie ma żartów, także warto mieć jedną płetwę. Do tego kolor jest też taki, że na przykład jakby leciał samolot, ja bym był rzeczywiście po tej Wielkanocy, już zjadłem te jajka i wszystko jest pięknie i mogę pomachać. I oni mnie widzą, wtedy jest tam z góry i mogą zrzucić linę i jestem uratowany, prawda? Następnego przedmiotu raczej tłumaczyć nie muszę, jest to przedmiot oczywistego, trzeba zawsze ze sobą mieć. Ja biorę 12 rolek, to jest jedna zaczęta tylko jako pokazać, ale biorę 12 rolek, bo to nigdy nic nie wiadomo, to jest 6 godzin, także rolka na pół godziny myślę, że mi wystarczy. Oczywiście ulega biodegradacji, różne rzeczy z tym można robić. To są kawałki idealnie kwadratowe, więc można sobie tak samo
origami ulepić z tego i jest super, naprawdę, jest pełno rzeczy można robić, polecam zawsze mieć ze sobą 12 rolek. Następnie biorę ze sobą sztuczny kwiatek, wiem, że można się nabrać doskonale, ja go sam robiłem, właśnie też z papieru, to jest też zrobiony właśnie z papieru toaletowego. To są wszystko papier toaletowy, tak zwijany, moczony, później uformowany, naturalne barwniki z jeziora, tutaj właśnie to są takie ryby, które specjalnie wyciągam i je namaczam i to jest sztuka, to ja się nauczyłem tutaj od takich ludzi z Paragwaju. To jest taki element kamuflażu. Ja wezmę już ten kocyk, świeczuszkę, postawię sobie to koło siebie i mnie nie widać. Żaden zwierz, żaden jaguar nie przyjdzie, mnie nie zaatakuje. Następnie tak samo jakby noc mnie zastała, poduszkę ze sobą biorę. Można sobie odpocząć, przytulić się. Polecam. Biorę też taką ramę właśnie z PCV. Proszę bardzo. I to tak samo jak jestem w nocy, to sobie mogę zrobić taką antresolkę małą i przywiesić sobie tutaj takie jakieś różne lampki i tak dalej. Tak, żeby klimat po prostu był, bo to fajnie jest mieć klimat. No to jakieś, jak ktoś mówi, że tam jakiś tam Bear Grylls gdzieś tam siedzi, śpi w jeleniu. No i po co spać w jeleniu, jak można mieć sobie właśnie antresolkę. O, proszę bardzo, ważka przyleciała, widać ważkę, jak pięknie. Już widać od razu, jak zachęca to zwierzęta do przyjścia. To właśnie jest, co antresolka robi. Nie antresolka, to się nazywa inaczej, pergolka, albo jakaś taka, no nieważne, coś takiego nad głową się tutaj zawiesza, na sznureczku, zwisza się ten i jest po prostu fajny klimat i człowiek się lepiej czuje. Aha, jakby mi się woda rozlała, pamiętacie, że na początku mówiłem, że woda mi się, to biorę ze sobą ścierę i zawsze jak mi się woda rozleje, to sobie mogę, to pościeram ściereczką tam trawkę, czy kamieczka, czy no gdzie tam się rozleje, obojętnie, albo ziemię, przetrę i jeszcze ściutko nie robię syfu, bo to nie jest mój wulkan, to nie jest moje wodospad, więc nie będę syfu robił, ani rozlewał wody. Oczywiście nie ze sobą tak samo. Zabieram wentylator, bardzo istotny element takiej wycieczki na wodospad, ponieważ dzisiaj na przykład nie ma w ogóle, tego nie widać, nie czujecie tego, ale nie ma dużo wiatru. Może być gorąco, więc jak będzie gorąco, no to sobie po prostu wystawiam sobie taki wentylator, muszę tylko gniazdko znaleźć, tam podłączam się i przez chwilę mogę się ochłodzić, nie? To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. No i teraz pewnie narodzi wam się w głowie pytanie, gdzie ty to wszystko weźmiesz? Jak ty to wszystko ze sobą zamierzasz zabrać, nie? Od razu wiem, że pierwsza wasza myśl to jest, pewnie bierzesz ze sobą osła i idziesz z osłem. Otóż nie, ja jak gdyby tak nie robię, idę sam i zabieram torebkę. To wszystko się zmieści w torebkę, kto oglądał Harry'ego Pottera, ten wie, Hermiona miała taką torbę też, gdzie umieszczała wszystkie różne rzeczy, więc ta torba działa na bardzo podobnej zasadzie. I także ja to wszystko tutaj zmieszczam, proszę zobaczyć, kocyk wchodzi, proszę bardzo, o, grzebyk, moneta, wszystko się mieści tu do środka, cebulka tutaj i no i reszta rzeczy tak samo wchodzi tu do środka bez problemu, to się tak, no to jak te rzeczy, no to nie będę pokazywał, jak się wkłada rzeczy do środka, no to każdy, kto oglądał Kubusia Puchatka, to wie, jak tam się kłapouchy wkładał ten pęknięty balonik do środka baryłki z miodem. Balloons are much too big to go into a... No i to było na tyle, także teraz spakuję się i możemy iść. Wszystkiego najlepszego. Chodźmy. To jest grane. Musicie iść teraz za mną, bo ja nie będę tej kamery podnosił co chwilę i się wracał i podnosił i chodził i udało, że nie wyjdę, a później wracał. Zresztą takie rzeczy nie będę bawił. Aki jest tamus? Konunadiego? Un caballo. Es el. Cabello bien cortado. Bueno, hasta luego. Okej, okay, więc zaczyna się teraz droga. Do przejścia mam tak. Idę teraz, patrzcie teraz. Ekipa. Wydepłem w kupę. Teraz stąd idę do miejscowości San Ramon. 4 km do wejścia do wodospadu. I następnie wejście jest około 1,5 godziny. Ale jak idę sam, to idę, pewnie będę szybciej. No i to taki widok, że zakręt jest mniej, że ja nie idę, tak idę. I ludzie jeżdżą na rowerach, tak generalnie jest fajnie, nie? Uwaga, a teraz będziemy mieli naukę języka hiszpańskiego. Proszę bardzo, uczymy się wszyscy. Prohibido sacar arena, czyli zakaz zabierania piachu. Evitese multas, czyli przewidziane są mandaty. Oprócz tego, jak się dobrze przyjrzymy, to tutaj mamy ich, czyli skur, a tutaj tu culo, czyli twoja dupa. Teraz niby takie ujęcie romantyczne, że sobie siedzę i sobie oglądam, patrzę się dalej, rozmyślam nad sensem istnienia. Muzyka teraz leci, tak się patrzycie, jak ojej, jakie fajne życie ma, tak sobie siedzi i nie, na to... Prawda, ja chcę iść na wulkan, nie siedzieć jak ciul na jeziorze.
drzewo no nie, owoc no nie, roślina medyczna. Widzicie, nie wiem, czy to się, tak się mówi, roślina medyczna? Nie, mówi się roślina o właściwościach leczniczych. A tutaj to jest bardzo interesujące. To jest takie drzewo, które tworzy takie bańki. One są dosyć twarde. Jak to dojrzeje i spadnie, wyciąga się środek i powstaje taka twarda skorupa. Gdzieś tam w połowie tego wulkanu jest wodospad. Kaskada. Patrzcie, ile kokosów produkuje taka młoda palma kokosowa. Czyli tu są już kokosy, które niedługo będą do zebrania. Tu są młodsze. Tu są w ogóle młodziutkie totalnie zalążki. A tu są jeszcze średnie. Nieźle, co? To jest produkcja. A to są młode drzewa guajaby. Widać już młode owoce. Są bardzo dobre, bardzo dobre. Polecam. Sęp przybujący w przestworzach. Także tu jest znak symbolizujący, że jest 3 km. Pan na dole powiedział mi, że 4 km. Więc załóżmy, że jest 3,5 km teraz wejścia ciągle pod górę. A tutaj mamy Kroton. W tej chwili jest godzina 10:52. To jest początek trasy. 3-4 km wejścia do góry, około 1,5 godziny oni tak liczą. Zobaczymy, ile czasu mi to zajmie. 10:52. Czas start. Lecimy. O, proszę bardzo, tak wygląda zbiór sezamu. Wymyśliłem sobie taką sytuację. Powiem, że pobijem rekord świata i że musi mi oddać kasy za wstęp. Znam szefa i że taki jest układ podobno. Tak zrobię. Wkręcę mu baję. Oczywiście, wiadomo, są żarty. Oni lubią żartować, także będzie luz. Idę dalej. Nie przestaję. Także póki co droga wygląda w ten sposób i jest dosyć stromo. I występuje pot. Aleja eukaliptusów. Te wszystkie drzewa to są eukaliptusy. Ta farma jest bardzo prężna generalnie, także oni tu bardzo dużo hodują rzeczy. Mają tutaj całe sady awokado, sady cytryn, mango. Te eukaliptusy są na materiał budowlany. Nie, to jest także mój trening dzisiejszy. Później będzie pól. O, to znaczy, że idę na dobrej trasie. A tu jesteśmy w sadzie limonkowym. To są wszystko drzewa limonek. Proszę zobaczyć, piękne limony. Weźmiemy z dwie i skonsumujemy na górze. To są drzewa po lewej stronie mandarynowe, a po prawej na dole są limety. Sady dalej się ciągną, widok jest tam. Tutaj można dojechać pojazdem samochodowym, jakimś napędem na cztery koła. Jest dosyć stromo, jak widzicie, jestem dosyć mocno zziejany. Można tu przyjechać quadem, motorem, samochodem, ale prawdziwi ludzie, prawdziwe forfitery wchodzą tutaj na piechotę. Forfiter. Następnie droga prowadzi tą ścieżyną tutaj do góry i tam już się ciągnie przez taką jak gdyby mini dżunglę. Do tej pory było fajnie, słońce troszeczkę zaszło, więc nie waliło mi w głowę. Teraz oddam mocz i udaję się dalej w górę. Tego nie zobaczycie w innych vlogach. Tylko u mnie oddaje się mocz i się jest z tego dumnym. O, małpa, słyszycie? Tutaj już jest piękne przejście. W cieniu, w dżungli, fajną małą ścieżyną. O! Jest pani małpka, proszę bardzo, jak się na mnie patrzy. Tu nie będzie widać z tej kamery na 100%, nie mogę zrobić zooma, ale siedzą małpeczki. Cudowne. Cześć pani małpko, ja się śpieszę, idę do góry. Na razie. Jedno, co muszę wam powiedzieć, to już słyszę rzekę, której wcześniej nigdy nie słyszałem. Muszę iść tam. Nieźle, co? Ha, ha, ha. To jest energia. No i tu już się takie bardziej strome podejście zaczyna, ale idziemy. Jesteśmy już blisko, już bardzo blisko. Teraz ochłodzenie lekkie w strumieniu było zbawienne i idziemy dalej. Niezły wąwóz. Już prawie jestem na górze, także uf, cholera. I to jest te pajęczyny w twarz. Chyba zgarnąłem z 37. Sorry pająk, ale musisz sobie jakoś ogarnąć teraz. Jesteśmy blisko, więc teraz z jednego tego przyrządu, które zabrałem ze sobą, będę musiał użyć. Sorry, muszę patrzeć pod nogi, bo to jest dużo kamieni, można się pośliznąć, a nie chcę wyrżnąć przysłowiowego orła. Pawia nie rzuca, ale orła mogę wywinąć. Co chciałem powiedzieć? A, więc teraz, skoro jesteśmy już prawie na górze, jest taka zasada ogólna. Jaki piękny motylek. Wspinaczy dowodospadowych. Association de personas que entran a cascadas. Ja jestem prezesem i jedynym członkiem. Zawsze jak się wchodzi na wodospad, trzeba wyczesać brodę, jak się brodę ma. Jak się nie ma brody, to nie można należeć do naszego stowarzyszenia. O, no właśnie, to jest to. No moi kochani, patrzcie. Tu nic pewnie nie widać. Zobaczymy za jakiś czas. O tak! Teraz nastąpi wejście.
ale to jest jazda, to jest niesamowite, naprawdę. Ja polecam wszystkim kiedykolwiek wejście pod wodospad, naprawdę, to jest niesamowita sprawa. Dobra, ja się odłączam teraz, idę pływać. Nara. Żegnamy się teraz z wodospadem, popływane, pobawione, zróbcie ładnie papa, papa, no zróbcie papa, papa, bardzo ładnie i możemy iść. Także teraz w dół, aha, w ogóle sprawdziłem czas i wszedłem do góry w 53 minuty, także godzina 30, którą pan powiedział, pobiłem rekord świata, będę się targował o darmowe wejście. Pa, pa! Dla mnie pójście w las i przejście przez dżunglę albo jakieś takie dłuższe hajki to jest niesamowita medytacja, niesamowita radość wejścia w ten taki stan flow. Idzie burza. Słyszycie małpy? O, siedzą tu na górze. Patrzcie, cała rodzina. Przejechany wąż. Czy to? Bardzo dobry, słodkie, kwaśne. Przecież taka rodzina liczy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jest mi bardzo miło, niezmiernie miło. Tak się składa, że tą właśnie małą wyprawą pieszą urczyłem mój 6. rok, od kiedy wyjechałem z Polski i jestem gdzieś indziej. Naprawdę był przepiękny dzień, drodze powrotne, troszeczkę złapał mnie deszczyk, ale tak jest ciepło, więc to było przyjemne. Mamy piękny zachód słońca dzisiaj. Zamierzam go sobie teraz oglądać. Chciałem się tylko pożegnać, powiedzieć do widzenia. Klikajcie, tam macie klikać, ten cały zestaw. Tra-la-la-la. Jak wam się chce, jak wam się nie chce, to nie klikajcie. A ja idę oglądać sobie teraz narka. Płomienny, co? Dobra, wyłączam już, bo to już... A ja idę sobie na mój fotelik. Fotelik z opony. Tu sobie będę siedział. Także dobranoc. Dzień lepszego. Więc ostatnio, przechodząc przez płot, rozdarłem gacie. Tu widać. Rozdarłem gacie. Na szczęście sąsiadka jest krawcową. Po hiszpańsku to się nazywa costurera. Więc idę teraz do sąsiadki, żeby mi to zaszyła. Czy jeszcze jednak takie zawody tutaj w tych krajach funkcjonują bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ludzie naprawiają rzeczy, nie wyrzucają i nie kupują nowych. Naprawiają rzeczy. Także miałem gaciory naprawione. Miejmy nadzieję.